Witajcie, edukacja na relaksa, z tej strony zakończenie roku, troszkę relaksu, to zagrajmy sobie dzisiaj. Suitacze shogi, czyli to chyba niewidzialne shogi, niewidome shogi. Generalnie swoje pozycje widzimy, przeciwnika nie widzimy. No i tutaj ja mam kilka opcji strategii, które robię. Jedną z nich jest skumulowanie po prostu ataków w centrum. Przeprowadzę tam, gdzie jest król, zobaczymy, czy mi to wyjdzie. To jest też taki fajny odchamiacz, jak ktoś chciałby odpocząć chwilkę. O, pionka zbiłem. O, i król w szachu, elegancko. Teraz fajnie byłoby to jakoś wzmocnić. Na tej pionka, czyli zbił mi skoczka przez to, dzięki temu. Zdobyłem złotego. Zdobyłem kolejnego złotego, ale tutaj się robi źle, ale jest szachem, więc jest fajnie. Tutaj do dyspozycji mamy zrobienie ileś tam nielegalnych ruchów, bodajże 9. I po zrobieniu tych nielegalnych ruchów jest od razu przegrana partia, także jest o co walczyć. Ejko, widzę, że przeciwnik bardzo mocno tutaj chce jakąś przestrzeń dla uczciwego króla bym sobie zrobił. Nie mogę, bo to jest nielegalny ruch. Dlaczego ja uparłem się? O, i to jest już ruch z szachem, to fajnie. Król gdzieś tutaj już albo na to pole poszedł, więc też spoko. Nie mogę tu pójść, a mogę zbić figurkę. Niedobrze, niedobrze. O. Przeciwnik robi nielegalne ruchy, więc spoko. No i udało mi się zrobić matę. Jak widzicie, nie było to trudne. Partia potrwała dość szybko, takaś reklama mi się trafiła, może ją zamknę. 29 Q. W międzyczasie będziemy sobie też w ramach relaksu grać. A że zaczęły się wakacje, to może bym jeszcze... a, można byłoby zobaczyć, jak to wyglądało, jak ta partia w ogóle wyglądała. To może być zabawne. View game, tylko jak teraz tutaj cofać? A, tutaj jest. Niewidzialne. Zobaczcie, jaką technikę przybrał przeciwnik. Jak to się u mnie zmieniało na przykład. Tak naprawdę powinienem już skoczyć skoczkiem, nie wyszło mi. No to powinienem iść do przodu i wziąć tutaj w te figury. Nie wiedziałem, czy są tutaj, więc... A tak... Zwróćcie uwagę, że dziwiłem się, nie ma pionka. No to on sobie skoczka wziął. Tutaj pod szacha sobie wchodziliśmy. Wyczucie było dobre, idealne. Naprawdę tutaj kluczowe w tej grze jest umiejętność zlokalizowanie króla i potem wyobrażanie sobie, gdzie ten król mniej więcej się przemieszcza. W ten sposób jesteśmy w stanie ustawić Hishi. Lub do pewnego momentu nawet sumę zrobić. O, to w ogóle zabawne, że tutaj wieża była. No i właśnie myślałem, czy on będzie tutaj, czy tutaj, więc stwierdziłem, że zrzucę tutaj, a dopiero potem tutaj, więc mogłem to od razu zakończyć, ale jak widzicie, sytuacja była, wyszła dość zabawnie. Dobra, wróćmy do menu. Gdzie tu jest menu?
Chyba mi reklamy zasłaniają. No nic, mam nadzieję, że taki krótki odcinek wakacyjny wam się podobał. Polecam sobie spróbować na Shogi Questie. Cuita czy Shogi. Ja akurat w tej pierwszej partii grałem z botem, więc nie miałem dużego wysiłku, ale może z innymi graczami będzie potem większy wysiłek. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.